Pieszycy sportem stoją, coraz częściej w gminie organizowane są zmagania sportowe. Tym razem na hali mogli sprawdzić się amatorzy siatkówki. Można to bez przesady określić jako dobry poziom, czy też nawet bardzo dobry. Oczywiście biorąc pod uwagę wielkość naszej gminy. Już kontakt z sportem zaczyna się dla tych najmłodszych w szkołach. Mamy dosyć dobrą bazę i też zajęcia sportowe dla dzieci. Przy szkołach też funkcjonują uczniowskie kluby sportowe. To już dla tych, którzy mają tą smykałkę we krwi. Od wielu lat też funkcjonują kluby sportowe na terenie naszej gminy i to dosyć w dużym urozmaiceniu, jeżeli chodzi o dziedziny sportowe. Mamy takie kluby jak kluby zapaśnicze, tenis stołowy, oczywiście piłka nożna, która króluje, salos ze swoją siatkówką i z tenisem. Więc no, myślę, że tutaj młodzież, dzieci mają dużo do wyboru. Do mikołajkowego turnieju oldboyów zgłosiły się 4 drużyny z powiatu dzierżoniowskiego. Mężczyźni chętnie spotykają się po pracy i trenują. Przy okazji zawodów sprawdzają swoją kondycję i możliwości odniesienia sukcesu. Myślę, że każdy sport jest sposobem na zdrowie. W naszym powiecie siatkówka jest bardzo popularną dyscypliną sportu. Rozgrywane są zawody w każdej grupie wiekowej. To jest turniej z okazji Mikołaja dedykowany oldboyom powiatu dzierżoniowskiego. Gramy praktycznie od jesieni do wiosny, raz w tygodniu, wieczorami po 2 godziny. To jest połączenie chyba wszystkiego, bo i w tym wieku troszeczkę się poruszać i pograć i rywalizacja wyzwala pewne jakieś tam emocje, czyli wszystko jest naprawdę potrzebne. Jak mówili zawodnicy, poziom drużyny reprezentowały podobny, bo jak wiadomo, czasami ciężko jest o stały skład. Nie mamy zawodników, kontuzje, wyjazdy, jakieś no, problemy ze składem, w związku z tym no, mamy taki skład. Łapanki. Dawno sobie nie graliśmy, także faworytów generalnie nie ma, poziom sportowy jest bardzo wyrównany. Może się zdarzyć jakaś niespodzianka. Cieszę się, że też są goście z zewnątrz, spoza gminy. To też jest integracja środowiska. Do tej pory różnie bywało w tych poprzednich turniejach. Powiem, że po cichu oczywiście trzymam kciuki za Pieszyczan. Na poszczególnych turniejach, czy to w siatkówkę, czy piłkę nożną, możemy zobaczyć te same osoby, dla których sport jest całym życiem. Dla mnie jako pasjonata sportu wszystkie są dyscypliny ciekawsze, a te, które mogę uprawiać, to no, można powiedzieć, są dla mnie no, dobre. Nie? Także w tym wieku, w którym jestem, stawiam je na równi, bo można powiedzieć, kiedyś jak byłem młodszy, to wiadomo, piłka nożna i tylko piłka nożna, ale teraz, w którym mogę uczestniczyć, to już jest sukces. I tak pierwsze miejsce zdobył lider Dzierżoniów. Drugie Tygrysy 2. Natomiast trzecie Henryki. A tuż za podium znaleźli się oldboye z Piławy Górnej.